danych wielowymiarowych. One mają tą zaletę, że mają już przygotowane dla nas specjalne agregaty. Możemy korzystać ze specjalnego języka do przetwarzania tych danych, jakim jest język MDX. Także to jest kolejny krok dający nam pewne większe możliwości analityczne. Cecha wspólna OLAP-u, czyli tych danych wielowymiarowych, bo tak byśmy o tym mogli tutaj mówić, i hurtowni jest to, nie wiem, tak przerywa chyba trochę, nie? Ten mikrofon. Jeśli chodzi o cechę wspólną hurtowni danych i OLAP-u, jest to, że właśnie mamy i tutaj wymiary, fakty, miary, tego typu elementy, o których właśnie tutaj będziemy mówić na tych dwóch sesjach poświęconych tematyce Business Intelligence. Czym jest ten OLAP? OLAP, czy dane wielowymiarowe, potocznie przez wszystkich nazywanych kostkami, troszeczkę to jest mylne. Tak naprawdę w rzeczywistym systemie, na którym będziemy pracować, tych wymiarów jest dużo więcej niż na takiej przeciętnej kostce, ale ze względu na to, że nam łatwiej przyswajać, łatwiej zrozumieć, łatwiej działać na takim mechanizmie, jest kostka wielowymiarowa ograniczona do trzech wymiarów, bo my możemy sobie bardzo łatwo wymyśleć, wyobrazić te wszystkie operacje, które tutaj mają miejsce, czyli wybieramy sobie oś produktu, oś na przykład czasu i oś klienta i rozumiemy, co to znaczy przecięcie tych punktów. Gdybyśmy teraz dodali kolejne osie, na przykład jakiegoś tam sprzedawcy regionu i czegoś tam jeszcze, to przestajemy sobie tą bryłę wyobrażać jakby przestrzennie, no bo nasza wyobraźnia jest w jakimś tam stopniu ograniczona, a tak naprawdę w rzeczywistych systemach BI-owych mamy do czynienia tak naprawdę z takimi hipersześcianami, tych kostkami, które mają bardzo wiele takich wymiarów, po których możemy właśnie dokonywać tego typu operacji. I jaka jest zaleta właśnie takich systemów OLAP-owych? Jest to, że mamy przygotowane pewne agregaty, pewne wielkości, które bardzo szybko możemy osiągnąć, czyli te dane są jakby troszeczkę przygotowane już pod potrzeby użytkownika, czyli tak jak w bazie relacyjnej my mówimy, że to chcemy dostać i ta baza musi ten silnik dla nas coś pobrać, zsumować, zagregować, zgrupować, posortować itd., itd., to dane OLAP-owe kostki się odpowiednio tak projektuje, by pewne agregaty, pewne wielkości już były przygotowane na potrzeby analityczne użytkownika. Także jest odwrócenie jakby tego podejścia. Część wspólna właśnie hurtowni danych i kostek takich OLAP-owych jest właśnie to, że znajdują się takie elementy, które dla nas tutaj są dzisiaj najważniejsze, czyli wymiary, fakty i miary. Czym jest wymiar? Wymiar jest to, jak tutaj mają Państwo definicję, logiczne grupowanie danych przechowywanych w tabelach faktów hurtowni danych. Możemy to zawsze przenieść też na kostkę, czy tam dane wielowymiarowe. Chodzi o to, że my tworzymy wymiary, czyli jeżeli ja mam na przykład, buduję sobie kostkę czy hurtownię poświęconą danych na przykład sprzedażowych, to jest najprostsze do wyobrażenia dla każdego z nas, czyli mamy właśnie jeden wymiar, to jest wymiar produktów, jeden wymiar to jest wymiar klientów, jeden wymiar to jest wymiar czasu. Czyli to są metody, w jaki sposób my chcemy pogrupować fakty. Faktem będzie na przykład transakcja sprzedaży. Czyli każde poszczególne zdarzenie sprzedażowe jest naszym faktem, a wymiarem jest właśnie ta metoda, po czym my chcemy to grupować. Tutaj mają Państwo takie przykłady, żeby to sobie najlepiej wyobrazić. Tak może wyglądać przykładowa tabela faktów, czyli mamy jakiś odnośnik do rejonu, jakiś odnośnik do produktu, do miesiąca i mamy ilość i wartość. To, co Państwo tutaj widzą zaznaczone takim grubszym drukiem, to pokazuje właśnie, że tak naprawdę to są informacje dotyczące poszczególnych faktów, poszczególnych zdarzeń. Natomiast te trzy pozostałe kolumny, to tak naprawdę to są jakieś tam klucze czy wskaźniki do właśnie naszych wymiarów, do tej naszej metody grupowania tych faktów, które my przechowujemy. Oczywiście metoda taka, żeby przechowywać nazwy jako klucze, żeby to powiązać, no, nie byłaby praktyczna. Stąd właśnie przykład takiego powiązania, tworząc klucze jakieś takie nienaturalne, które łatwiej nam później utrzymywać. Chodzi o ilość po prostu przechowywanych informacji w takiej hurtowni danych, żeby zbytecznie już nie przechowywać tak dużych wielkości. Tabela wymiarów. Czyli to jest właśnie przykład, gdzie mamy ten klucz, gdzie na przykład są produkty, grupy. Może być oczywiście tych kolumn więcej, bo w każdym wymiarze możemy mieć do czynienia z elementami, które będą tworzyć taką hierarchię danego wymiaru, albo z atrybutami, które będą opisywały po prostu jakieś zwykłe cechy takich produktów. Tutaj mają właśnie Państwo przykład, gdzie hierarchią jest produkt grupa,
a cena jest jakimś tam atrybutem przechowywanym właśnie w tabeli wymiarów, który po prostu dodatkowo określa nam jakąś cechę dotyczącą takiego wymiaru. Jeśli chodzi o hierarchię, temat hierarchii jest też bardzo dużym tematem. No niestety musimy się ograniczyć troszeczkę z tymi tematami, żeby zdążyć w ramach takiej sesji, jaką mamy tutaj do czynienia, więc tak tylko troszeczkę szybciutko. Czym jest hierarchia? Hierarchia jest to jakby takim dodatkowym grupowaniem, w tym grupowaniu, jakim jest wymiar. Czyli możecie Państwo zobaczyć tutaj na przykładzie czasu, bo to jest taki najbardziej oczywisty wymiar, który właściwie w większości, prawie w 100% hurtowni danych czy kostkach wielowymiarowych musi istnieć, bo no jakoś to w odniesieniu do czasu najczęściej badamy czy analizujemy, chociaż są też hurtownie danych, które opierają się tylko i wyłącznie na jakichś tam faktach, gdzie czas nie jest akurat tym istotnym elementem, ale załóżmy, że w większości jednak takich operacji standardowych ten czas jest tym podstawowym elementem. I tutaj mają Państwo taki przykład klasycznej hierarchii, czyli mamy dzień jako ten najmniejszy, własność hierarchii, kwartał, miesiąc, rok. W przypadku pozostałych takich elementów możemy mieć hierarchie, które będą zbalansowane, niezbalansowane. Mogą być hierarchie na przykład wadliwe, tak zwane. Hierarchia wadliwa to jest taka, jakbyśmy na przykład spróbowali sobie zaprojektować odniesienie kraj, województwo, miasto. W Polsce się to sprawdza. Załóżmy, że w Stanach Zjednoczonych też się sprawdza, bo mamy Stany Zjednoczone, mamy stan i mamy miasto. Ale są kraje jakieś tam, nie wiem, chyba Szwajcaria, czy tam jakieś inne kraje, których nie ma podziału na takie regiony i wtedy by nie występował w ogóle taki poziom hierarchii. Tego typu hierarchia, na przykład właśnie to jest hierarchia wadliwa, która też jest specyficzną hierarchią, którą musimy odpowiednio myśleć, jak zarządzać w takich kostkach wielowymiarowych, w takich hurtowniach, potem budując odpowiednie zapytania. Także ten temat hierarchii jest tematem bardzo dużym, szczególnie przy danych wielowymiarowych, gdzie zaczynamy mówić o agregacjach, gdzie zaczyna się to robić istotne, jak dużo tych hierarchii, jak dużo tych agregatów chcemy robić, bo trzeba sobie to wyobrazić, że jak mamy taki jeden wymiar, drugi wymiar, trzeci, czwarty, on się składa z iluś tych hierarchii, to tak naprawdę złożoność tego to jest wielokrotność, jakbyśmy mnożyli każdy wymiar razy każdy wymiar, tyle różnych agregatów tak naprawdę możemy obliczyć, no to można sobie zobaczyć, jak to duże liczby, jaki to jest duży w ogóle postęp, dodając kolejny agregat i dodając kolejne grupowanie, ile tego może tak naprawdę powstać. Teraz następna rzecz, która jest istotna, w jaki sposób możemy te wymiary projektować czy modelować, żeby później zaimplementować na przykład w modelu relacyjnym, bo tak jak hurtownie danych będziemy później projektować. Najbardziej znanym i chyba najwygodniejszym jest tak naprawdę schemat gwiazdy. Schemat gwiazdy to jest schemat, w którym denormalizujemy wymiary i na bazie tabeli faktów budujemy powiązanie z wszystkimi wymiarami. To można bardzo sobie łatwo wyobrazić. Mamy tabelę faktów dotyczącą jakichś tam transakcji, jakichś tam poszczególnych operacji i mamy różnego rodzaju wymiary, do których możemy zrobić odnośniki czy powiązania z tabelą faktów. Czyli mają Państwo do czynienia na przykład tutaj z jakąś tam sprzedażą, która jest powiązana z terytorium jakiejś sprzedaży, z pracownikiem, z resellerem, z wymiarem czasu i z produktem. Skąd się bierze ta nazwa, ten schemat gwiazdy? Schemat gwiazdy otóż dlatego, że tak naprawdę jakbyśmy sobie rozrysowali to w jakimkolwiek programie do modelowania, to widzimy, że te tabele układają się w kształt właśnie takiej gwiazdy, gdzie centralna jest tabela faktów, no i tak jakby nam się na tych ramionach tej gwiazdy umieszczone są tabele dotyczące poszczególnych wymiarów. Widzą Państwo, że jeżeli chcemy to w ten sposób zaprojektować, to hierarchie w tych wymiarach stają się elementami zdenormalizowanymi. Normalnie gdybyśmy projektowali hurtownię danych, byśmy chcieli ją znormalizować, przepraszam, bazę danych, to byśmy to zrealizowali w ten sposób, że na przykład mamy tabelkę związaną z województwami, tabelkę związaną z krajami, tabelkę związaną z miastami i one są ze sobą powiązane. Żebyśmy na przykład niepotrzebnie nie wprowadzali redundancji w danych, nie? Chociażby z tego powodu to się w ten sposób projektuje. Otóż w hurtowni danych, właśnie tworząc schemat gwiazdy, mamy taki przykład, że są zdenormalizowane właśnie te tabele wymiarów w ten sposób, że właśnie te hierarchie znajdują się w każdym elemencie dotyczącym tego wymiaru. Jeżeli byśmy wzięli i znormalizowali taką gwiazdę, nie mam takiego rysunku, ale mogą Państwo sobie wyobrazić, że każda z tych tabelek zamienia się na sieć kolejnych jakichś tabelek.
I tak naprawdę, jakbyśmy sobie to rozrysowali, to tworzy nam się coś na podobieństwo płatka śniegu. I stąd drugi typ schematów, jaki występuje, właśnie schemat płatka śniegu. Schemat płatka śniegu polega właśnie na tym, że normalizujemy poszczególne tabele wymiarów. Czyli możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jak mówiłem właśnie, że oddzielnie będzie tabela województw, krajów itd., itd. i spowodujemy taką sytuację, że będziemy mieli, tak jak można sobie wyobrazić, taki płatek śniegowy. Ostatni z takich ważnych schematów, który występuje, to jest schemat tak zwanej konstelacji faktów. Na czym to polega? Jak Państwo będą projektować tak naprawdę takie duże rozwiązanie, to się okaże, że tych tabel faktów jest bardzo dużo, bo to na przykład będzie sprzedaż internetowa, sprzedaż właśnie przez resellerów, to może być jeszcze tam zaopatrzenie, to może być jeszcze jakieś operacje związane z kadrami, płacami, z finansami, księgowością. Także wiele różnych zdarzeń będziemy rejestrować właśnie w różnych faktach, a z tych samych wymiarów przez te fakty będziemy korzystać. Czyli dojdziemy do takiej sytuacji, że tak naprawdę mamy w centrum jakby kilka różnych tabel faktów, a one są powiązane niekiedy z tymi samymi tabelami wymiarów. I taki model właśnie schematu nazywa się właśnie schematem konstelacji faktów. On polega właśnie na tym, że wiążemy te same tabele wymiarów z różnymi tabelami faktów. Dochodzi to do takiej sytuacji, że mamy takie pomieszane, pokrzyżowane jakby te, któryś z tych dwóch wcześniejszych schematów. Bo my możemy tak naprawdę to pomieszać. To może być na tej zasadzie, że częściowo tam zrobimy to na zasadzie tabeli płatka śniegu, znaczy schematu płatku śniegu. Częściowo zrobimy na przykładzie schematu gwiazdy. Także to jest już tam uzależnione już tak bardziej od szczegółów, jakbyśmy analizowali na przykład ilość wystąpień i wielkość tych tabeli wymiarów, złożoność i tak dalej, i tak dalej. To można to w różny sposób już później zaprojektować. Kolejna rzecz jest bardzo ważna. Mamy tą hurtownię danych. Idea jest taka, jest sobie hurtownia danych. Pracują bazy relacyjne, w które są zbierane jakieś tam transakcje. Natomiast następny element, który dochodzi, żeby ta hurtownia danych miała jakiś sens, to jest zasilanie tymi danymi. Po pierwsze, zasilanie danymi, jakimi są fakty, czyli tych poszczególnych operacji, z którymi mamy do czynienia. Na tym nie będziemy się teraz koncentrować, ale proces dokładnie w ten sam sposób wygląda. Ale także zmieniać, uaktualizować wymiary. Czyli te tabele dotyczące wymiarów, hierarchii wymiarów itd., itd. Także to wszystko musi być zasilane w hurtowni danych. Otóż jak się analizuje czas poświęcony na wykorzystywanie hurtowni danych, czas na projektowanie, na modyfikacje, na różne procesy związane z administracją hurtowni danych, to między 55 a 65% pracy jakby systemu związanego z hurtownią danych to jest proces zasilania. Także trzeba sobie wyobrazić, jak to jest ważny element takiego rozwiązania, takiego systemu. To zasilanie jest jakby tym podstawowym elementem. I to zasilanie, tak zwany proces właśnie, który od angielskiego nosi nazwę ETL, on składa się z kilku różnych faz, które są realizowane, czy mogą być realizowane. W najprostszym podziale jest to tak, jak ta nazwa tego, co ma miejsce, czyli ekstrakcja, transformacja i ładowanie, czyli pobieramy ze źródła danych, przekształcamy i ładujemy. To jest najprostszy podział, który może wystąpić, ten proces, który może w trakcie zasilania występować. Tak naprawdę jest to dużo bardziej skomplikowane, bo w zależności od tego, z ilu źródeł te dane pobieramy, jak one są przechowywane, inaczej na przykład będziemy traktować dane z formularzy internetowych, inaczej będziemy na przykład z RSS feedów jakieś dane pobierać, inaczej to będzie wyglądać, jak ktoś nam wpisuje to w pliku tekstowym i musimy analizować, czy on dobrze to nam napisał. Do tego możemy mieć cztery różne systemy, które korzystają, nie wiem, z różnej strony kodowej, w których w różny sposób się określa miasta. Różne problemy mogą wystąpić w integracji takich danych do hurtowni danych. Także może występować tak. Proces ekstrakcji, no zawsze musi być, bo zawsze musimy pobrać te dane z jakichś różnych źródeł. Kolejna faza może wystąpić, to jest czyszczenie danych, czyli przygotowywanie je tak, żeby one były w taki sam sposób dla naszego nowego systemu, czy do tej hurtowni danych, czy docelowo do kostki OLAP-owej, żeby one były przygotowane w taki sposób, jak my sobie to wyobrażamy. Czyszczenie danych, tu chodzi o to, że one są na przykład tego samego typu, które oczekujemy, że one są ustandaryzowane, różnego rodzaju procesy mogą zachodzić. Następnie może dochodzić właśnie do transformacji, czyli to może być jakaś agregacja, to może być jakieś sortowanie, to może być jakieś połączenie, różne przekształcenia, które mogą występować. Następnie mogą być dwa rodzaje procesów,
albo ładowanie, albo replikacja, bo może być to na tej zasadzie, że dane przekształcone ładujemy w jakiś określony sposób, zupełnie inny na przykład niż to jest w systemie tym OLTP, ale to może być jakby replikowanie tylko i wyłącznie systemu LTP do naszej hurtowni danych, do naszych tabel tych analitycznych przygotowanych. Kolejna rzecz, która jest, to jest analiza danych, a to nie jest jeszcze ta analiza danych, którą my możemy sobie wyobrazić jako ten analityk, który siedzi i bada rynek sprzedaży, tylko to jest analiza danych pod kątem wykrywania jakichś nieprawidłowości, czyli jakichś sytuacji, które mogą być nieprawidłowe z punktu widzenia biznesowego naszego systemu. I kolejna rzecz, która jest, to jest kontrola jakości danych. Są nawet procedury ISO związane z kontrolą jakości danych, są metodologie, są narzędzia specjalne do kontrolowania tego. Chodzi o jakość tych danych, które powstają w wyniku właśnie takiego przekształcenia. Sam proces, ten właśnie badanie jakości danych jest na tyle istotny, szczególnie w dużych korporacjach, w dużych firmach, że w Denali pojawia się kilka nowych produktów pomagających właśnie zajmować się procesem właśnie kontroli jakości danych, czy śledzeniem, tym analizowaniem tego wykrywania właśnie nieprawidłowości. Znaczy to jest bardzo ważny element, bardzo ważna część przetwarzania i zasilania takich hurtowni danych i tych danych wielowymiarowych. Tutaj mam taki Microsoftowy diagram przedstawiający metody budowania właśnie takich rozwiązań analitycznych. I tak, najprostsze rozwiązanie analityczne to jest coś takiego, że mamy różne systemy, które coś tam rejestrują i mamy jakieś narzędzia klienckie, które robią tak zwane raporty czy zestawienia z takiego systemu. Najlepszym przykładem takiego działania to jest system jakiś ERP, na przykład SAP, który ma tego rodzaju tak zwane raporty czy zestawienia, które pozwalają nam na przykład zrobić sobie zestawienie sprzedaży czy jakichś tam konkretnych operacji. Czyli to działa dokładnie w ten sposób. Mamy narzędzie jakieś klienckie, czy to będzie ta sama aplikacja, czy to będzie coś zupełnie innego, które pobiera dane z danych tych źródłowych i je prezentuje użytkownikowi. Niekiedy dla poprawy wydajności tworzy się specjalne repliki czy mirory danych, żebyśmy mogli te dane analizować na replice, a nie na tych danych transakcyjnych. To jest takie klasyczne poprawienie wydajności, no powiedzmy najtańszym kosztem, jaki to sposób można zrealizować. Bardziej skomplikowane jest utworzenie właśnie specjalnego środowiska analitycznego, który może się składać z takich elementów. Hurtownia danych, składająca się tak naprawdę z różnych datamartów, czyli można powiedzieć takich podhurtowni, które mają jakieś konkretne obszary danych. Te datamarty tak naprawdę ze strony logicznej może wyglądać to w ten sposób, że każdy z nich korzysta z tych samych wymiarów, ale on logicznie został zaprojektowany jako inny datamart dla jakichś tam celów, do jakiegoś wybranego obszaru przedsiębiorstwa, czyli na przykład z tych samych zasobów korzystają pracownicy działu sprzedaży, na przykład z listy pracowników, ale też dział kadry prac z tej samej listy pracowników na przykład z tego wymiaru dla celów związanych z pracą działu kadry i płac. Kolejny element, który może się znajdować jako element uzupełniający taką hurtownię danych, to mogą być właśnie mechanizmy związane z danymi wielowymiarowymi, czyli jakieś specjalne narzędzia, programowanie. W przypadku SQL Servera mamy w tym miejscu SQL Server Analysis Services, czyli mamy tak, hurtownia danych to jest SQL Server, czyli ten taki engine, na którym pracuje nam ten SQL Server, gdzie są te dane zaprojektowane właśnie w jakiejś tam hurtowni danych. Następnie ta kostka, którą tutaj widzimy, to są dane wielowymiarowe właśnie z przygotowanymi jakimiś agregatami, z jakimiś na przykład wskaźnikami kluczowymi przedsiębiorstwa i tak dalej. Czyli mamy przygotowane te dane właśnie już pod kątem analityki. To, co Państwo widzą, jakiś tutaj kilof i te jakieś koła zębate, to tak najczęściej się symbolizuje te algorytmy takie inteligentne, czyli algorytmy związane z eksploracją danych. To są algorytmy z całej grupy data miningu, którego jest bardzo dużo w SQL serwerze. To jest pewna część analysis services, właśnie posiadająca taką inteligencję, pozwalającą tak naprawdę utworzyć mechanizmy wspomagające podejmowanie decyzji. Czyli na przykład one nam pomagają planować, one nam pomagają szukać zależności, klasyfikować, grupować jakieś elementy, które są dane. To mogą być na przykład reguły asocjacyjne, sieci neuronowe, drzewa decyzyjne. Jest wiele algorytmów dostępnych właśnie w SQL Server Analysis Services. I kolejny element, który w tych czasach obecnie no, bardzo często występuje, uzupełniający całą taką platformę właśnie tą analityczną, to są źródła danych zewnętrzne, czyli budujemy hurtownię,
w którym mamy dane operacyjne, ale na przykład jako źródło danych do danych eksploracji danych bądź do kostek OLAP-owych robimy jeszcze jakiegoś tam RSFIDA, czyli na przykład jakieś źródło internetowe, które pobiera, nie wiem, dane statystyczne z urzędu statystycznego jakiegoś, albo jakieś dane dotyczące na przykład kursu walut, czy coś takiego, czyli łączymy inne źródła danych, które tak naprawdę nie są przechowywane u nas, tylko są przechowywane zewnętrznie. To mogą być w tej chwili na przykład elementy wystawione przez jakieś aplikacje dostępne w internecie, działające na tym protokole, tam OData, czy jakichś tam innych mechanizmach, które w tej chwili są coraz bardziej powszechne, szczególnie w obszarze chmury. Czyli mamy taką hurtownię danych, która składa się z tych elementów. I następuje proces zasilenia tej hurtowni danych. Oczywiście, w zależności od tego, jak ten proces jest skomplikowany, to bardzo często powstaje jeszcze jakiś tam obszar, który się nazywa tam obszarem stagingowym, czyli jakimś obszarem, gdzie tymczasowo przechowujemy najpierw dane, zanim załadujemy je do właściwych źródeł, czyli mamy do właściwych celów bardziej. To wygląda to w ten sposób, że pobieramy dane na przykład z systemów jakichś operacyjnych, które są realizowane, następnie dane zasilamy hurtownie danych i taką stagingową bazę danych możemy wyczyścić, usunąć, czy pozostawić z jakimiś tam znacznikami dodatkowymi. Także w ten sposób jest to realizowane. Realizuje się to dlatego, że możemy dodać między obszarem stagingowym a hurtownią danych odpowiednie reguły biznesowe, pozwalające nam w odpowiedni sposób zinterpretować, bądź przygotować te dane do hurtowni danych. Może oczywiście występować proces ręcznego przygotowywania obróbki czy czyszczenia tych danych dotyczących właśnie przed procesem właśnie zasilenia tej hurtowni danych. Może to być proces zrobiony w sposób automatyczny, który pozwoli nam to zrealizować. I otóż tak, jeśli chodzi o produkty Microsoftu i SQL Servera, to mamy do czynienia tak, źródła danych są dowolne. To może być i plik płaski dowolny, czy tam Excel Access, plik tekstowy, czy baza ORAC, czy baza SQL Server, czy jakakolwiek inna baza działająca na driverach, czy dostęp do których mamy na driverach typu OTPC, czy ADO.NET, czyli dowolne źródło danych, jakie możemy sobie wyobrazić. Następnie SQL Server jako platforma właśnie stagingowa, jako miejsce, gdzie możemy te dane przechowywać tymczasowo. Miejsce, te czerwone strzałki, które tutaj Państwo widzą, to tak naprawdę jest miejsce do tak zwanego Integration Services, czyli tego serwisu w ramach pakietu SQL Server, który służy do integracji. To jest tak naprawdę narzędzie niby do ETL-a, ale tak naprawdę jego funkcjonalność jest dużo szersza niż klasyczne ETL. Także on bardzo często w tej chwili w firmach po prostu integruje w ogóle informacje, nie tylko informacje pod kątem właśnie mechanizmów ETL-owych, czy mechanizmów zasilania hurtowni danych, czy tego typu procesów zachodzących. Czyli tutaj mamy miejsce dla Integration Services i tutaj mamy miejsce dla Integration Services. Sama hurtownia danych w takim modelu, jak tutaj przedstawiam, możemy powiedzieć, że to jest silnik właśnie SQL Server Engine, następnie SQL Server Analysis Services, no i mamy później aplikacje klienckie. Aplikacje klienckie to może być od najbardziej powszechnego, popularnego Excela, poprzez reporting services, gdzie możemy te dane prezentować, przez aplikacje stworzone, napisane przez programistów korzystających z dostępu właśnie do hurtowni danych, do danych wielowymiarowych, czy do wysyłając klasyczne zapytanie do SQL Servera. Może to być performance point services w SharePointie, który pozwala nam bardzo ładnie prezentować, wizualizować danych. To może być Visio, które pozwala nam wizualizować dane z różnych źródeł danych. To może być oczywiście Power Pivot, który może te dane pobierać i prezentować zarówno w postaci takiej Excelowej, jak i w postaci SharePointowej. Także tak wygląda mniej więcej ten model, o którym tutaj sobie mówimy. Dlaczego tyle o tym mówimy? Otóż, tak jak można sobie najprostszy wymiar łatwo wyobrazić, czyli ten wymiar czasu, wymiar produktu, wymiar klienta, łatwo sobie to można zaprojektować, to tak naprawdę cały problem, tak jak mówiłem, zaczyna się w zasilaniu. Na czym polega ten jeden z tych głównych problemów zasilania? Otóż fakty tak naprawdę rejestrujemy poszczególne zdarzenie występujące. Czyli tak naprawdę dodajemy następny fakt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co robimy w sytuacji, oj, bo mamy mało czasu na restart. Zróbmy 4 godziny. W każdym bądź razie mamy tak. Mamy mało czasu na
mamy duże zadanie na, związane właśnie z wstawianiem, takim z aktualizacją tych danych związanych z faktami, czyli zapisanie każdej transakcji do tych tabeli faktów, problem się pojawia z wymiarami. No wszystko jest w porządku, jeżeli wymiar się nie zmienia. Ale klasyczne zmiany wymiarów, na przykład Główny Urząd Statystyczny miał parę takich sytuacji. Nadal ma często takie sytuacje, bo gmina z powiatem się kłóci. Za chwilę ta gmina już przechodzi z tego powiatu do drugiego powiatu. I co się dzieje? Dane statystyczne z poprzednich lat trzeba jakoś powiązać i przeanalizować z danymi statystycznymi obecnie. Co się wtedy robi? No właśnie, trzeba obsłużyć taki mechanizm, który pozwala nam zarządzać tymi danymi, które się zmieniły, bo zmienił nam się ten wymiar. W tej chwili ta nasza klasyfikacja województwo, powiat, gmina, miasto się zmieniła. Tak samo na przykład mamy dział handlowy. Mamy handlowca, ale w pewnym momencie prezes stwierdza, słuchaj, przestajesz ty być tutaj w Wielkopolsce, jedź teraz na Dolny Śląsk. I co się dzieje teraz? Mamy inne podejście do analityki, bo ten handlowiec nie jest już w obszarze Wielkopolska, tylko Śląsk. Jak my się mamy zachować z tą zmianą? Jak tą zmianę mamy potraktować? Jest ktoś taki jak Ralph Kimball, kto się zaczyna bawić hurtowniami danych, prędzej czy później trafia na jego książki, napisał kilka tych książek, napisał, wymyślił dużo fajnych rzeczy, przez to, że dużo fajnych rzeczy wymyślił, założył swoją szkołę, ma dużo konsultantów jeżdżących po świecie, uczących ludzi właśnie projektować hurtownie danych i on właściwie wprowadził i rozwija myśl takiego mechanizmu, który się nazywa Slowly Changing Dimension, czyli takie śledzenie zmian w wymiarach. Co to jest ciekawego? Otóż ciekawe w tym wszystkim jest to, że Microsoft, widząc, że to jest istotny element występujący bardzo często w rzeczywistych systemach, w rzeczywistych problemach otaczających nas, zaimplementował to w Integration Services i w Analysis Services. Czyli dał nam gotowy komponent z kreatorem, który pozwala nam utworzyć taką transformację związaną właśnie z SCD dowolnego typu, znaczy trzech typów, które są dostępne w Integration Services. Oprócz tego Analysis Services dał nam możliwość przy atrybutach wymiaru definiować, że dany atrybut jest na przykład wymiarem jakimś tam określonym do danego typu, bo to trzeba by wejść w szczegóły związane z tym, jakie typy te są. O tych typach za chwileczkę powiem, bo jest to bardzo ważny element, na który należałoby zwrócić uwagę, bo jak Państwo zaczną pracować, czy już nawet pracują z hurtowniami danych, to spotkają się na pewno Państwo z tym problemem właśnie, co robić z aktualizacją tych zmian, z tymi zmianami, które mogą zachodzić. W pierwszej kolejności skoncentruję się na tych trzech typach. Mamy trzy typy. Jeden to jest typ pierwszy, to jest tak naprawdę napisanie zmian. Czyli mam pana Kowalskiego. Kowalski do tej pory był w Wielkopolsce, teraz jest w Dolnym Śląsku, to co robię? Odpisuję Wielkopolskie, zmieniam na Śląskie, na Dolnośląskie. Wstawianie nowego unieważnienie istniejącego. To już jest bardziej skomplikowana sprawa, bo mamy taką sytuację, że mamy jakby moment utraty ważności działania danego atrybutu, danej wielkości w danym wymiarze. To jest właśnie typ drugi. Typ trzeci, zmiana w dodatkowej kolumnie. Jak to wygląda, za chwileczkę opowiem. Najpierw jeszcze tylko wspomnę, jakie typy jeszcze występują. Po pierwsze, typ zerowy, taki został zdefiniowany, typ zerowy, brak podjęcia działań. Można sobie wyobrazić, że w jakiejś sytuacji może takie coś mieć sens, że klasyfikacja, którą na początku, te grupowanie, wymiary, które na początku sobie zaprojektowaliśmy, wymyśliliśmy, są ok. I obojętnie, co się działo z tymi elementami, my nie chcemy tego zmieniać, bo na przykład dla naszych celów analitycznych, badań czy czegokolwiek, to by wprowadziło większe zakłamanie niż tak naprawdę pożytek z zarządzania tą zmianą w wymiarze. To jest typ zerowy, czyli tak naprawdę nic nie robimy. Kończy się to tym, że tylko szukamy nowe elementy w wymiarach, które się pojawiają, a nie w ogóle nie interesują nas zmiany zachodzące. Czyli proces do zamodelowania bardzo prosty, nie potrzeba żadnych dodatkowych mechanizmów, żeby coś takiego zbudować. Typ pierwszy, drugi, trzeci, o tym już powiedziałem. Typ czwarty jest zrobiony w ten sposób, że mamy dodatkową tabelę historyczną. Też proste do realizacji, bo sprawdzamy, czy istnieje. Jak istnieje, to robimy jego kopię i nadpisujemy tymi danymi. Także mechanizm prosty do zrealizowania. Oczywiście musimy zaprojektować drugą tabelę analogiczną do tej, w której to chcemy przechowywać. Może ona być wzbogacona o jakieś elementy związane na przykład z momentem czasowym, z jakimś tam powiązaniem, który byśmy chcieli przeanalizować. Typ szósty. I żeby Państwa rozruszać, będzie przy nim zagadka.
Dlaczego ten właśnie typ ostatni, o którym tutaj mówię, dlaczego nazywa się szósty? Kto szybko wpadnie na ten pomysł? Pierwszy, tak, suma. Także tamten pan, co się zgłosił, proszę potem po koszulkę. Co prawda C-sharp będzie, ale zawsze. Także typ szósty to jest po prostu połączenie tych trzech typów, czyli budujemy sobie taki typ hybrydowy, który łączy te trzy typy wcześniejsze w jedno. Czyli mając do dyspozycji tak naprawdę typ pierwszy, drugi, trzeci, jesteśmy w stanie sobie zaprojektować typ szósty, zaimplementować tak naprawdę w naszym rozwiązaniu Integration Services. Bardziej szczegółowo pokażę teraz te trzy pierwsze typy, czyli mamy sytuację pracownicy i wartości jakieś przed dokonaniem zmiany, następnie zmieniamy dane i co się dzieje później? Później się po prostu mamy w tabelce przechowywane dane, te nowe, tak jakby tracimy tą informację wcześniejszą. Typ drugi jak działa? Mamy tabelkę przed, dokonujemy zmiany tutaj tego terytorium na dziesiątkę i wygląda to w ten sposób, że mamy informacje dotyczące dziesiątki. Tutaj mają Państwo datę. Można to mniej więcej sobie wyobrazić tak, że to jest start date, end date. Tak najczęściej się to implementuje, czyli datę od kiedy dana wartość obowiązywała, do kiedy. Jeżeli mamy tutaj w tym miejscu wartość pustą, czyli mamy nula, to oznacza, że ta wartość nadal jest wartością aktualną. I wtedy robimy sobie po prostu taki ciąg powiązań między tymi wartościami znajdującymi się w tabeli, przez co widzimy dokładnie, możemy odnieść się dokładnie do historii, która miała miejsce, która odbywała się, znaczy miała miejsce wobec tego wymiaru, o którym mówimy. Trzecie działanie wygląda w ten sposób. Ono jest troszeczkę trudniejsze i bardziej ograniczone, bo jak będziemy mieli wymiar, który ma bardzo dużo hierarchii i dużo rzeczy możemy w nim zmieniać, no to sobie idzie wyobrazić, że zmianę kilku rzeczy będzie powodowało to, że musimy dodatkowo umieszczać kolumny z poprzednią wartością i z datą zmiany. Czyli możemy mieć tak naprawdę zdublowane wszystkie tak naprawdę kolumny przechowywane w danym wymiarze. Także jest to w jakiś tam sposób kosztowna metoda i trudniejsza w implementacji, bo musimy tak naprawdę proces bardzo specyficznie i nie można w żaden sposób ogólny go przygotować. Tak jak typ drugi sposób ogólny bardzo łatwo, bo zawsze mamy start i end date na przykład, nie? A to w przypadku tego trzeciego to już jest troszeczkę gorzej, bo to każdy wymiar musimy indywidualnie pod takie działanie przygotować. Tutaj jeszcze tak szybciutko przejdziemy te sześć, czyli właśnie pięć tych przykładów typu zerowego nie pokazuję, bo tutaj nie ma co pokazać. Czyli mamy jakieś dane, właśnie zmiana wygląda tak w typie pierwszym. W typie drugim by wyglądała w ten sposób, że mamy jakieś tam wersjonowanie i po tym wersjonowaniu właśnie możemy rozpoznać obowiązującą wersję. Tutaj mamy typ drugi, możemy po prostu różne metody zaimplementować. Pierwsza metoda działa w ten sposób, że mamy tylko informacje dotyczące statusu aktywny, nieaktywny. To w niektórych sytuacjach jest wystarczający. Druga metoda implementacji to jest tak, że mamy znacznik czasowy. No wiadomo, że z punktu widzenia hurtowni danych, czy w ogóle danych przechowywanych, bardzo często optymalizujemy te miejsce, wydajność i możliwe, że sama informacja, że jest aktywny, nieaktywny, może być dla nas wystarczająca. Może bit zrobić sobie jako tak nie, niż przechowywać dwie zmienne typu właśnie jakiegoś tam dead time'a, żeby te informacje dokładnie, precyzyjnie przechowywać. Także tak wygląda możliwość zaimplementowania typu drugiego, czyli dodanie kolumny z aktualizacją wersji i dodanie ewentualnie przedziałów czasowych. Typ trzeci, czyli mamy tutaj oryginalną wartość i aktualnie obowiązującą. Oczywiście jak pierwszy wpis robimy, to mamy dwie takie same wartości. Typ czwarty to jest to, co mówiłem, że mamy dodatkową stworzoną, dziękuję bardzo. Chyba to już usłyszał, że głos mi jakoś się zmienia. Mamy właśnie taką tabelę archiwalną, gdzie możemy te informacje tutaj przechowywać. No i typ szósty. Tak jak mówiłem, połączenie tych różnych typów, czyli mamy tutaj sytuację, że mamy na przykład aktualną, historyczną wartość, date start, date end, czy dane są aktualne, czy nieaktualne, czyli łączenie tych metod wszystkich, które poznaliśmy wcześniej w tych trzech wcześniejszych typach, nie? Czyli mamy do czynienia właśnie z takim typem, ten typ szósty, tak zwany typ hybrydowy, gdzie tego typu działania mogą mieć miejsce.
I teraz tak, oczywiście tego kreatora też bym mógł pokazywać na żywo, ja go pokażę tutaj opisując właśnie na slajdach. Żeby było łatwiej nam, SQL Server Integration Services, ten designer, czyli to Visual Studio, w którym projektujemy taki pakiet, który ma coś wykonywać. Ogólnie powiem tak, że projektując coś w Integration Services, tworzymy pakiet. Idea jest taka, że budujemy przepływ, czyli co się ma po kolei dziać. I w ramach takiego przepływu może być przepływ danych, tak zwany data flow. I w tym data flow możemy pewne zdarzenia definiować. I właśnie takim zdarzeniem może być to, że pobieramy dane z jakiegoś źródła. Tutaj tym źródłem jest jakaś baza danych Chicago Adventure Worlds DW. W ogóle, żeby przećwiczyć te przykłady, czy tam sobie zobaczyć takie rzeczy, o których tutaj mówię, można sobie ściągnąć wersje demonstracyjne. Mają Państwo na stronach Codeplex bazę danych Adventure Worlds, którą pewnie większość prelegentów dzisiaj będzie wykorzystywać do swoich przykładów. Ponadto mają Państwo na stronach Codeplexa również przykład związany z SCD, z implementacją SCD w paczce Integration Services, gdzie można zobaczyć, jak to może zadziałać na, właśnie działając na hurtowni danych tej Adventure Worlds DW. I jak to wygląda? Slajdy będą opublikowane później na stronach SQLDA i pewnie też na moim blogu, także kto będzie chciał potem sobie coś czasami zobaczyć, to jeszcze będzie można potem te informacje sobie poszukać. Wygląda to tak. Jak nam startuje taki kreator? No oczywiście nie mam tutaj powitalnego okna, ale powiedzmy, że umiem Państwu sobie powitalne okno wyobrazić. Wybieramy źródło, skąd chcemy te dane pobierać. Następnie definiujemy, co się ma dziać, który jest element tutaj elementem kluczowym. Wybieramy sobie, jak to ma być realizowane. Czy chcemy mieć właśnie typ zerowy, typ pierwszy, typ drugi. Wybieramy sobie mechanizm działania. Te typy już Państwo wiedzą, czym są, bo ja o nich troszeczkę opowiedziałem, więc umieją Państwo sobie już wyobrazić, odpowiedzieć na takie pytania, jak ten kreator się zapyta. Jak wybierzemy sobie te typy, w jaki sposób chcemy to realizować, zaznaczam sobie konfigurację i wybieramy sobie, w przypadku, kiedy jest tutaj ta sytuacja z historią, wybieramy sobie któryś z wariant. Czy chcemy mieć wariant ten właśnie pojedyncza kolumna związana z wartością, tam u góry mają Państwo właśnie użycie pojedynczej kolumny, która będzie przechowywała tam wartość typu właśnie jakieś tam 0,1, czyli tam prawda, fałsz. To jest ten pierwszy wariant typu drugiego, o którym opowiadałem. No i drugi wariant typu drugiego to jest właśnie to, że mamy start time i end time. Co jest bardzo ważne, my mamy tutaj do dyspozycji zmienne środowiskowe, którymi możemy sobie wysterować ten pakiet, jakie on ma wartości wziąć. Czyli na przykład tutaj zostało użyte system start time, czyli tak jak pakiet zostanie uruchomiony, to ta wartość będzie stawiana. Oczywiście Integration Services jako środowisko programistyczne daje nam możliwość definiowania własnych zmiennych środowiskowych, można napisać skrypty, które będą wyznaczać jakoś tą datę, także to nie musi być tak, że on weźmie datę bieżącą jaką start date albo tam end date, nie? My możemy tak zaprojektować pakiet, że on na przykład szuka w kolumnie, na przykład przechowujemy w systemie OLTP, czy w systemie na przykład ten, o którym ja tutaj opowiem, mechanizmie, który jest w SQL serwerze, przechwytujemy informacje dotyczące daty zmiany i możemy tą informację pobrać i wstawić do hurtowni. Nie musi to być informacja z bieżącego uruchomienia pakietu. Bo jak ja na przykład uruchamiam pakiet raz na miesiąc, to wszystko data obowiązywania by obowiązywała wtedy, kiedy ten pakiet został uruchomiony. Nie? Także można te rzeczy dostosować w sposób taki właściwy, także bawiąc się tymi zmiennymi, które są w Integration Services, ewentualnie korzystając ze skryptów, żeby takie wartości odpowiednie wyznaczyć. Tutaj w tym przykładzie pobrana jest zmienna systemowa, ta start time, i ją tutaj sobie wstawiamy jako tą wartość, którą ma pakiet wyznaczyć do takiego naszego działania. Ja tutaj mam, o, tu jest taki przykład. Gdy wyklikamy taki kreator, to tak naprawdę on za nas wygeneruje te wszystkie klocki, nazwijmy to tak, potrzebne do zadziałania właśnie takiego mechanizmu slowly changing dimension, czyli te wszystkie klocki, które moglibyśmy samemu tak na piechotę zbudować i zrealizować, możemy wstawiając taki jeden mechanizm uzyskać w taki sposób automatyczny. Także bardzo wygodny i prosty mechanizm do stworzenia takich rzeczy. Jednak się zamyka system, o kurczę. Chyba mam troszeczkę krótszą sesję.
Jeszcze dokończę, może to, co chciałem opowiedzieć. Przepraszam za zaistniałą sytuację. No więc chciałem jeszcze powiedzieć, oprócz tego, że dokończę temat ten związany z tym SCD, czyli powiedzieć, jak to może zadziałać, to bardzo ważna rzecz jest taka, że analysis services daje nam możliwość w takim wymiarze później zdefiniowania. Czyli jak my dołożymy sobie taką kolumnę w wymiarze, ten start date, czy tam end date, to my możemy zdefiniować, że to jest właśnie STD, kolumna z tym związana. To jest dla nas później istotne, jak my będziemy odpytywać taką kostkę, czy badać, czy korzystać z takiej kostki. Tak na szybciutko sobie jeszcze przypomnę, co ja tam chciałem powiedzieć o wsparciu ze strony SQL Servera. No niestety włączę teraz laptopa, żeby on się będzie rozgrzewać, ale zanim mi Windows Server 2008 R2 wstanie, to przypuszczam, że Tobiasz już mi ostatnią kartkę pokaże i wtedy już nic nie będę mógł pokazać, więc na szybko tylko teraz opowiem. Ja na swoim blogu w takim razie umieszczę te przykłady, które chciałem Państwu pokazać. Będzie przykład właśnie z SCD i z Adventure World, taki standardowy, który będzie miał takie coś ustawione. I będą trzy przykłady skryptów, które będą mogli Państwo sobie na bazie danych uruchomić. Te skrypty, one tworzą własną bazę danych, także można sobie w dowolnym miejscu uruchomić. Jeden skrypt pokazuje Transact SQL Merge, który nie wiem, czy Państwo znają dobrze, czy nie znają. To jest polecenie takie, które pozwala można powiedzieć, jednym przebiegiem sprawdzić, czy dane pasują, czy nie pasują. Jeżeli pasują, to wykonać na przykład update, jeżeli nie, to zrobić insert albo delete, czyli wykonać w zależności od tego jakieś polecenie. Czyli to już automatycznie się nasuwa, że takie merge'owanie będzie nam się przydawać w przypadku właśnie danych takich wymiarów. Pewnie jak może Grzegorz będzie pokazał przykład, może też tam akurat wykorzysta. Merge akurat przy faktach się nie przydaje, ale w przypadku wymiarów bardzo często, bo budując samemu takie rozwiązanie, po prostu możemy dać warunek, że jeżeli dana wartość istnieje, to możemy coś tam jeszcze sprawdzić, to wtedy zrób update, a jak nie, to zrób insert w tabeli na przykład archiwum, a tu zrób delete albo update tego zapisu, który istnieje, nie? Czyli możemy takie coś wykonać na czymś takim. Drugi skrypt, który pokazuje, to jest pokazuje uruchomienie change tracking. To jest coś takiego, takie mechanizmy, które się pojawiły w SQL Server 2008. To jest właśnie change tracking i change data capture. To są dwa mechanizmy, które pozwalają nam śledzić zmiany. Czyli pierwszy nam pozwala tylko informować nas, że coś tam się działo i jakieś tam informacje zaszły, jakieś zmiany, czyli możemy potem budować bardzo łatwo ten mechanizm badający to. Drugi jest jeszcze ciekawszy, bo tworzy tak naprawdę specjalne triggery, które będą te dane przechowywać i zapisywać w oddzielnych tabelach. Czyli tak za nas przygotowuje nam oddzielne tabele z tymi danymi. Czyli możemy sobie założyć taki change data capture na konkretnych tabelkach i wtedy przechowujemy sobie tak naprawdę zmiany. Czyli my widzimy, co było przed, co było po. I możemy w bardzo łatwy sposób zbudować taki pakiet integration services, który po prostu te zmiany w odpowiedni sposób nam załaduje do hurtowni danych, czy docelowo do kostki wielowymiarowej. Te dwa następne przykłady, to już tutaj nie ma za dużo co opowiadać, bo pierwszy to chciałem pokazać, jak wygląda taki pakiet właśnie tego Integration Services. Kto będzie zainteresowany, to zapraszam, żeby go sobie pobrał i uruchomił. Drugi to chciałem pokazać właśnie w Analyze Services, gdzie ustawimy tą właściwość. To jest bardzo proste pokazanie, bo wybieramy po prostu ten wymiar w Properties, znajdujemy właśnie slowly change dimension, tam change dimension czy coś takiego i wybieramy, czy to jest tam ten bit, ten ważności, czy start date, end date i tak dalej, i tak dalej. Czyli wybieramy jakby ten parametr do tej kolumny, czym ta kolumna jest. Tyle jeśli chodzi o te podstawy z takimi wymiarami. Widzą Państwo, że tematyka i zagadnienie ciekawe. Przepraszam bardzo, że tak nie szczególnie się z tym aktualizacją tych Windowsów tutaj zachowałem. No niestety już nie zdążę Państwu przez to tej demonstracji pokazać. Jak są jakieś pytania, czy chęć jakiejś dyskusji, to zapraszam. Będę teraz na tej przerwie, na tej następnej dostępny, także ktoś ma jakieś pytania, czy jakiś temat by chciał szerzej omówić, to serdecznie zapraszam. Są jakieś pytania? To SCD to było wskazane w tym wymiarze nie podkreśniego, tylko w tym podstawowym, tak? Gwiazdy. SCD? No tak. To znaczy SCD... Znaczy STD może na dowolnym wymiarze to zadziałać, bo możemy zrobić to zarówno do tabeli wymiaru, która będzie reprezentowana w postaci znormalizowanej i zdenormalizowanej. To jest kwestia tylko metody, tu bardziej to chodzi o logiczne podejście do problemu, niż to, jak on jest reprezentowany fizycznie.
Wiadomo, że jeżeli my będziemy mieli to reprezentowane na zasadzie zdenormalizowanej, to będziemy musieli inaczej patrzeć. Jeżeli się zmienił atrybut hierarchii ten, to musimy taką zmianę przechowywać jakby tutaj czy tutaj, nie? Zresztą to wszystko zależy od tego, jak my reprezentujemy, to musimy odpowiednio te tabele zbudować, żeby coś takiego przechowywały, nie? Czyli na przykład ja mogę oddzielnie przechowywać start i end date do województwa oddzielnie dla miasta, nie? Czyli wtedy... Jak miasto zmienia województwo. Wszystkich tam losów, tak? Tak jest, to wtedy on jest oddzielnie dokładnie. Także w zależności od tego, gdzie my to chcemy przechowywać, wtedy w każdej tabeli jakby ten mechanizm musimy wbudować, nie? Bo jeżeli mamy płatek śniegu, to jest o tyle łatwiej, że tak naprawdę ten mechanizm jest jeden wspólny, to jest ten typu drugiego, bo typu trzeciego to wiadomo, że on i tak jest indywidualna kolumna do każdej wartości, nie? A typ drugi działa na tej zasadzie, że mamy jakby początek i koniec obowiązywania danej wartości. Czyli tutaj musielibyśmy to dokładnie stworzyć dla oddzielnych tych elementów z tej znormalizowanej postaci, nie? Tak? No to widzę, że jest jakieś wsparcie Microsoftu dla robienia tych stron dziennych. To jest fajnie. A mam pytanie w takim razie, co się potem dzieje z faktami? To znaczy, konkretnie rzecz biorąc, przykład tego wymiaru typu drugiego. On jest praktycznie dosyć często wykorzystywany. Załóżmy, że mamy te daty startowe, końcowe, wszystko super. Potem mamy tabelę faktów gdzieś w systemie, no na przykład CAR. No i gdzieś w pewnym momencie musi być weryfikacja, czy ten fakt, czy tego faktu z tymi datami startu i końca. Czy jest tutaj jakieś wsparcie, czy to dalej trzeba pisać elektronicznie? To znaczy, częściowo jest, częściowo nie. Dużo rzeczy trzeba i tak ręcznie. Ja chciałem właśnie tutaj jeszcze ostatni temat, o którym chciałem słowo powiedzieć, to dosłownie był jeden slajd. Jest w ogóle z punktu widzenia ISO, jest coś takiego jak szósta postać normalna. Ona dotyczy tak naprawdę danych tymczasowych, czyli tak naprawdę coś, co istnieje w momencie chwili. Normalna baza relacyjnych nie jest wrażliwa na moment jakby chwili. Czyli dla nas to nie interesuje, czy kontrakt on był w tym dniu ważny, czy nieważny, bo postać relacyjna do piątej postaci włącznie nie pozwala nam przechowywać informacji dotyczących odniesienia czasowego. Jeśli chodzi o właśnie postać szóstą normalną, ona coś takiego nam definiuje. Niestety mechanizmy SQL serwera tego nie wspierają i ja specjalnie na slajdzie dałem taki odnośnik dla osób, które się tym interesują, bo można taki mechanizm stworzyć po stronie SQL serwera. Bardzo łatwo go można sobie stworzyć, bo go już zrobił Dejan Sarkacz, jak tak on się jakoś tak nazywa, to jest też MVP z SQL Servera. On to opisał w książce Inside SQL Server 2008 Programming, TSQL Programming czy coś takiego. Jest cały rozdział temu poświęcony i on zbudował całą klasę przy użyciu oczywiście CLL-a, zrobił sobie UDF-a własnego, który pozwala implementować właśnie szóstą postać normalną. I wtedy można przy użyciu właśnie szóstej postaci normalnej zrealizować sobie tak naprawdę te problemy związane z właśnie z tymczasowością zdarzeń, nie? Bo to jest bardzo ważne na przykład, że jeżeli my badamy coś, to na przykład chcemy zobaczyć, czy kontrakt obowiązywał w tej chwili czasowej, nie? To są takie problemy, co bardzo często właśnie w systemach takich związanych z gospodarką materiałową, z handlem czy zakupami, bardzo często te problemy występują. I one właśnie są rozwiązane czysto teoretycznie właśnie w szóstej postaci normalnej, które tak naprawdę mechanizmy SQL serwera na razie jako takie natywnie nie wspierają, nie? Także to by trzeba było samemu jakby ten mechanizm wsparcia dołożyć, nie? Ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli można. A w praktyce jak wygląda temat przyrostowego zasilania wymiarów w bazie OLA na podstawie wymiaru hurtowni danych? Jakie tutaj są mechanizmy, które mogłyby ten proces wspierać? To znaczy wspierać, znaczy może Pan to ze spokojem robić. Wsparcie, w ogóle definiując hierarchię, definiując elementy, które występują, też zaznacza się typ hierarchii tam. I tam jest właśnie taka regularna i swobodna, czy jakieś tak to nazwane typy tych hierarchii, które mogą występować. One właśnie od tego zależą. Bo tak na przykład jak mamy, nie wiem, pracownik może zmienić dział, w którym pracuje, ale załóżmy, może przykład trochę brnę w złą stronę, ale czysto teoretycznie można założyć, że pracownik nie może zmienić płci. Także załóżmy, że to jest właśnie zależność zawsze stała. Także tego typu rzeczy definiujemy i wsparcie po stronie SQL Server Analysis Services jest, bo on wtedy analizuje w trakcie przyrostowego, właśnie tylko działa w trakcie właśnie tego procesowania typu update, że my aktualizujemy, on tego typu czynniki sprawdza.
Oczywiście tego typu ustawienie nie ma znaczenia w momencie, kiedy my robimy zawsze zasilanie pełne, nie? Bo jeżeli robimy zasilanie pełne, to zawsze tego typu mechanizmu byśmy chcieli skorzystać, to tak naprawdę nie robi nam różnicy, bo i tak zawsze całość odbudowujemy, nie? Także jakieś tam wsparcie do takich mechanizmów jest, także procesować takie coś można i mamy takie mechanizmy po stronie SQL Server Analysis Services, żeby coś takiego właśnie realizować, nie? A jak w praktyce wygląda? Gdzieś muszę mieć po stronie punktowi danych jakąś tabelkę, czy jakąś kolumnę z datą zmiany rekordu i tak dalej? W jaki sposób on skrywa zmienione rekordy? To znaczy normalnie tak, tworzy się te kolumny start date, end date lub ta ważność, te kolumny muszą powstać normalnie w punktowni danych, nie? Także tabela wymiarów posiada dodatkowo, przez to ma pan wymiar, który ma start date, end date i ten klucz i potem ma pan start date dla tego samego jakby elementu wymiaru, który po prostu jest w innym momencie czasowym. I stąd później jest to istotne w analizie services powiązanie tego, że te kolumny to są właśnie kolumny do realizacji STD, nie? Także to jest taki mechanizm właśnie przez Microsoft wspierany. Także ten STD jest wspierany zarówno jako kreator, który pozwoli nam to utworzyć, jak i właśnie mechanizm później po stronie analizy serwisu. Dlatego tak naprawdę nie możemy sobie utworzyć tam kolumny, zbudować jakiegoś nowego mechanizmu, jaki byśmy chcieli, tylko musimy zawsze, możemy tam nazwać startowa data, czy tam końcowa data, ale chodzi o logikę działania, zawsze musimy to samo. Albo mamy bit ważności, pojedyncza kolumna, albo właśnie mamy w typie drugim ten start date i end date, nie? I to jest wspierane po stronie analizy services, także analizy services, jak my potem wymiar tworzymy, to właśnie możemy te cechy tam określić czy powiązać, nie? Ja mam jeszcze pytanie. Chciałem zapytać, to Luisa występuje w sensie do swojego z tego doświadczenia wiem, że mam skrajne emocje. Niektórzy są zafascynowani i nie uważają, że to jest generalnie no niedobre. Mianowicie o moment, tam się pojawia Oleg Pikoman, który robi aby na pojedynczym wierszu. Więc jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że tabelka wymiaru ma miliony wierszy, tam on robi aby na pojedynczym wierszu, to jest... Tak, tak, to jest tą kwestię wydajnościową, to są faktycznie. Wspominał właśnie polecenie w CSQL Merge. Tak, dlatego właśnie bardziej wydajnie jest nadpisanie tego przez własne polecenie, także z doświadczenia wiem, że ludzie, którzy projektują takie rzeczy, rzadziej korzystają z tego kreatora, bo troszeczkę to jest bardziej pracochłonne samemu te klocki poukładać, ale właśnie korzystając z tego mercha, dlatego tego mercha koniecznie chciałem pokazać, mamy o wiele bardziej wydajny mechanizm, którym możemy to zrealizować, nie? Bo my przy użyciu jednego polecenia Transact SQL możemy równocześnie obsłużyć, nie wiem, dwa rodzaje delayów, trzy inserty i jeden update na przykład, nie? Także to jest o wiele wydajniejszy, o wiele lepszy mechanizm, bo mamy jeden taki, można powiedzieć, jeden przebieg, który nam wsadowo zrobi jakieś operacje. Do tego merge tak naprawdę może jeszcze zapisy zmian i które dane na przykład zostały usunięte, czy które dane zostało coś z nimi zrobione, może jeszcze puścić do tabeli jakieś wyjściowe. Czyli możemy zrobić taki mechanizm, że robimy merge'a, który na przykład coś nam realizuje i te rzeczy, które na przykład ma usunąć albo przenieść do tabeli na przykład archiwum, to my chcemy, żeby one jeszcze były zapisane w jakiejś tam tabelce tymczasowej, którą na przykład potem w Dataflow obsługujemy dalej jakieś zdarzenie, które to bada, coś tam robi, czy nie wiem, raport z tego generuje, czy cokolwiek, nie? Tak, ale przypuszczam, że zapytajmy się Grzegorza, czy on też woli samemu takie coś zrealizować, ale przypuszczam, że to samo Państwu powie, że on też woli, może to jest natura taka po prostu nasza, że my lubimy sami podrążyć coś, niż tak naprawdę, czy to jest takie logiczne, ale faktycznie, jeżeli kwestia performance'u, to nigdy taki automat nie będzie pod kątem performance'u mógł to doskonale zrobić, nie? A my mamy większą wiedzę zawsze niż taki kreator zwykły i my przez to możemy sobie stwierdzić, no tutaj ten problem na przykład nigdy nie będzie występować, albo lepiej od razu sobie to przeniosę do innej tabelki, wyciągnę oddzielnie, puszczę przebieg na przykład insertów, no coś tam tego typu elementy można zrobić, bo mamy dużo tam takich mechanizmów, możemy sobie zapuścić najpierw lookup'a, możemy zrobić mercha po stronie integration services. Jest parę takich mechanizmów, które można wykonać, no robiąc to po prostu ręcznie, nie? Także dla tych, którzy mają większe doświadczenie z Integration Services, za tym bardziej zaczynają mieć problemy wydajnościowe z Integration Services, to na pewno STD da tak zdecydowanie, ale niekoniecznie może kreator, nie? Także tutaj z Panem się całkowicie zgodzę. Jeżeli Tobiasz wyrazi zgodę, to tutaj dla tych Panów, którzy pytania zadawali, byli aktywniejsi, to może po jakimś gadżecie mogę jeszcze rozdać. To zapraszam po sesji tych panów, którzy tam pan na zagadkę odpowiedział i trzech panów było tak bardziej aktywnych z tego co pamiętam. To zapraszam po sesji.
Z mojej strony dziękuję bardzo.